Panie redaktorze, dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszy etap rozmów na temat gospodarki odpadami na poziomie zaawansowanym. Jesteśmy na tle spalarni odpadów o wydajności około 300 tysięcy ton na rocznie. Jest to instalacja, która wypełnia zarówno jeżeli chodzi o emisję dyrektywy Unii Europejskiej, jak też załatwia problem odpadów biodegradowalnych i redukcji odpadów trafiających na wysypiska. Szkoda zanieczyszczać polską ziemię wysypiskami, skoro można wykorzystać energię znajdującą się w odpadach. Jest to etap, powiedziałbym, przedwstępny. Na razie podejmujemy rozmowy, rozważania, czy taka instalacja mogłaby powstać, a jeżeli to na jakich warunkach. Wydaje się, że to pierwsze spotkanie otworzy szeroką publiczną debatę na ten temat. Dziękuję bardzo.